Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Kanał Iwonna Teresa przedstawia książkę Dom Savignon Luisme zatytułowaną Życie mistyczne. Opracowanie graficzne Paulina Julia. Czyta Iwonna Teresa. Rozdział 12. Jak Jezus ukrzyżowany pociąga wszystko ku sobie. Dla większej jasności podzielimy na trzy części wszystko, co się odnosi do tajemnicy krzyża odnośnie do naszego życia mistycznego. W tym rozdziale postaramy się przedstawić w jasnym świetle działanie Jezusa ukrzyżowanego na świat jako całość. Rozdział następny wykaże nam bezpośrednie działanie Jezusa ukrzyżowanego na każdą pojedynczą duszę. Wreszcie w trzecim rozdziale wyciągniemy ważne wnioski z tej nauki. W dwóch poprzednich rozdziałach staraliśmy się udowodnić, że Słowo Boskie jest oblubieńcem duszy mistyka i że dokonuje zjednoczenia naszego ze swym bóstwem za pośrednictwem swego człowieczeństwa. Trzeba teraz uzupełnić ostatnim rysem tę porywającą naukę, dodając, że jedynie przez mękę i śmierć swoją krzyżową Pan nasz dokonuje tego zjednoczenia nas ze sobą samym na wieki. Inaczej mówiąc, musimy sobie zdać sprawę z tego, że nasz oblubieniec jest niewątpliwie drugą osobą Przenajświętszej Trójcy, nie tylko jedynie i wyłącznie jako taki, nie tylko po prostu jako Jezus, to znaczy Bóg człowiek, ale jako Jezus ukrzyżowany. Nasz oblubieniec jest barankiem Bożym ofiarowanym za grzechy nasze. Jest na wieki ofiarą i kapłanem swej ofiary. I jeżeli chce wniknąć w nasze życie, to jedynie w zamiarze przemienienia każdego z nas przez nasz związek z Nim w ofiarę Bogu na wonność wdzięczności, którą pragnie gorąco złożyć majestatowi Ojca Niebieskiego. Chcę z wszystkich chrześcijan uczynić naród święty, którego sam będzie arcykapłanem na wieki. Tak jak podobało się Bogu zbudować gmach porządku nadprzyrodzonego w bezpośrednim związku z najświętszym człowieczeństwem Pana naszego, tak chciał, aby ten gmach spoczywał na fundamencie tajemnicy krzyża, na tym verbum crucis, którego święty Paweł wymownym jest tłumaczem w swoich listach, zwłaszcza w pierwszym do Koryntian, rozdział 1, werset 18. Widzimy więc, że począwszy od najpierwotniejszych form istnienia i życia w świecie materialnym, każdy nowy rodzaj czy szereg rodzajów nakłada się na poprzednich w cyklach koncentrycznych i postępuje o jeden krok ku najwyższemu celowi, którym jest urzeczywistnienie Syna Człowieczego. Podobnie Jezus ukrzyżowany jest jedynym ośrodkiem wszystkich innych dzieł Bożych ad extra, jak mówią teologowie, to znaczy wszystkich tajemnic poza Świętą Trójcą. Krew Jezusa barwi swą purpurą wszystko, co istnieje. Ludzi, świat materialny, a nawet natury anielskie. Wiele ustępów z Pisma Świętego rzuca jasne światło na tę naukę. I tak prorok Ezechiel według przekładu Jakuba Wójka, rozdział 47, zdaje nam sprawę z jednego widzenia, kiedy anioł pański zaprowadził go do drzwi świątyni jerozolimskiej i ujrzał, jak
Wody wychodziły spod proga domu na prawy bok kościoła, na południe ołtarza. Anioł wymierzył 1000 łokci i przewiódł mnie przez wodę aż do kostek. I zaś wymierzył 1000 i przewiódł mnie przez wodę aż do kolan. I wymierzył 1000 i przewiódł mnie przez wodę aż do nerek. I wymierzył 1000 potoku, którego nie mógł przebrnąć. Po brzegu potoku drzewa bardzo wiele z obydwu stron i rzekł do mnie: te wody, które wychodzą do mogił piasku, a schodzą na równinę puszczy, wnijdą do morza i wynijdą, a będą uzdrowione wody. A wszelka dusza żywiąca, która płaza, gdziekolwiek przyjdzie potok, będzie żywa i będzie ryb dosyć wiele i będą stać nad nimi rybitwi od Engadi aż do Engalin. Suszenie niewodów będzie, lecz na brzegach jego, to jest morza, i na błotach nie będą uzdrowione, bo się w solne żupy obrócą, a nad potokiem wyrośnie na brzegach jego z obydwu stron wszelkie drzewo owoc rodzące. Nie opadnie liść z niego i nie ustanie owoc jego. Na każdy miesiąc przyniesie nowy owoc, bo wody jego z świątnicy wynijdą i będzie owoc jego na pokarm, a liście na lekarstwo. Wiemy dzięki miarodajnej interpretacji Kościoła, że znaczenie duchowe tego proroctwa odnosi się do przemożnej skuteczności śmierci Jezusa na krzyżu, rozciągającej się na całość świata stworzonego. Świątynia nie jest nic innego jak ciało Zbawiciela na krzyżu rozpięte. Jest ono jednocześnie świątynią i ołtarzem i ofiarą. Potok jest obrazem tego strumienia łaski, który wypływa wraz z krwią i z wodą z przebitego boku Pana naszego, a który staje się z upływem wieków coraz szerszy i coraz głębszy. Morze wyobraża całą naturę. Rybacy to członkowie hierarchii kościelnej. Ryby i inne zwierzęta uleczone przedstawiają dusze sprawiedliwych i zbawionych grzeszników. Engadi i Engalin są obrazem całej ziemi albo nawet całego ciągu wieków. Co nie stanie się słodkiem, ale zamieni się w saliny, pozbawione zupełnie życia roślinnego i zwierzęcego, to potępieni, którzy nie zechcą skorzystać z tak obfitego odkupienia. Wreszcie drzewa, których liście nie opadają, a które wydają co miesiąc doskonałe owoce, są symbolem chwały i szczęścia w niebie nas oczekujących, tak, że cały porządek łaski i chwały przedstawia się nam jako skutek bezpośredni, natychmiastowy tajemnicy krzyża. Chociaż tak uderzające jest to proroctwo, nie jest ono wymowniejsze od tego krótkiego zdania Pana naszego: a ja, gdy nad ziemią zawisnę, wszystko do siebie pociągnę. To znaczy, zbiorę w jeden pęk cały łańcuch zdarzeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych i zwiążę je z sobą samym rozciągniętym na drzewie Krzyża Świętego. Uczynię z mej ofiary krzyżowej największe zdarzenie, środkowy punkt wszystkich wieków, przerastający o wiele to,
czego wymagało samo zbawienie upadłego rodu ludzkiego. Zdarzenie obejmujące swym ogromem nawet aniołów. I to nie tylko dobrych, ale i upadłych, z wszystkimi potępionymi, sięgający do ostatecznych krańców wieczności, która była i tej, która będzie i rzeczywiście. Jakież inne znaczenie można nadać słowom takim jak te świętego Pawła? Bo w nim upodobało się Ojcu, aby wszystka zupełność mieszkała, ażeby przezeń pojednało się wszystko z Nim, uspokoiwszy przez krew krzyża Jego, bądź co na ziemi, bądź co w niebiesiech jest. Kolosan, rozdział 1, werset 19-20. I te inne słowa świętego Pawła. Albowiem Bóg był w Chrystusie świat cały jednając. 2 Koryntian, rozdział 5, werset 19. Zauważcie, że apostoł nie mówi świat ludzi, ale wyraża się ogólnie świat. Świat cały, nie tylko niższy, ale i wyższy. Świat aniołów, rzeczy, które są w niebie. Dlaczego? Świat jako całość potrzebował też pojednania, ponieważ grzech, plamiąc jego część, uczynił go całego wstrętnym boskiemu majestatowi. W świetle podobnych tekstów, w ich blasku olśniewającym, wolno przypuszczać, że gdyby Bóg nie był uprzednio wiedział o zadośćuczynieniu swego boskiego Syna przez Jego śmierć krzyżową, nie stworzyłby świata, nie stworzyłby ani aniołów, ani ludzi, ani wszechświata, który jest ich tłem z perspektywą grzechu jako koniecznego wyniku daru wolnej woli, która jest znów koniecznym przymiotem rozumnego stworzenia. Bóg nie mógł pozwolić, aby dzieło Jego na stałe zostało przez grzech zepsute. Raczej by nigdy nie był stworzył świata, niż by pozwolił, aby tak wielkie zło trwało wśród Jego dzieł. Ale akt posłuszeństwa Syna Jego aż do śmierci, a do śmierci krzyżowej, zadość uczynił nadobficie przede wszystkim za nieposłuszeństwo upadłych aniołów i za ich bunt wiekuisty, zarówno jak i za nieposłuszeństwo wszystkich ludzi, którzy by się swym wolnym wyborem zgubili w ciągu wieków. Następnie wynagrodził za grzech pierworodny Adama i Ewy, przekazany ich potomkom. Wreszcie za grzechy uczynkowe, które ludzie popełnili i popełnią aż do końca świata. Do tego najwyższego aktu posłuszeństwa aż do śmierci krzyżowej. Pan nasz dołączył wszystkie akty cnót wybranych swoich, zarówno tych, którzy są już w ojczyźnie, jak i tych, którzy jeszcze tu żyją. Te akty spełnione przed Jego życiem na ziemi, jak i po Nim, czyniąc z nich łącznie ze swoją ofiarą, a raczej w sobie samym, jak mówi święty Paweł, jedyną ofiarę przedziwnej wonności, godną majestatu boskiego na wieki. W ten sposób Chrystus Pan spełnił swoje własne proroctwo, a ja, gdy nad ziemią zawisnę, wszystko do siebie pociągnę. Jan, rozdział 12, werset 32. Nie chciałbym przedłużać nadmiernie tego rozdziału. Zadowolę się zatem odesłaniem moich czytelników do znanych tekstów świętego Pawła w liście do Kolosan, rozdział 1, werset od 12 do 20, do Filipian, rozdział 11, od werset od 5 do 11,
i do innych podobnych ustępów oraz do pierwszych rozdziałów jego listu do Żydów. Wszystkie te ustępy wymownie świadczą o tym, że tajemnica krzyża nieskończenie przewyższa swym znaczeniem, jeśli tak można powiedzieć, odkupienie samych ludzi. Niech mi będzie wolno dla podkreślenia tej myśli przepisać tu jedną kartę z objawienia świętego Jana, która porywa swym pięknem i olśniewa blaskiem jasności. Święty Jan ma widzenie Boga siedzącego na tronie niebieskim, trzymającego w prawej ręce księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną 7 pieczęciami, a anioła mocnego głosem wielkim obwoływającego, kto jest godzien otworzyć księgi i rozwiązać pieczęcie ich. A ponieważ nikogo nie ma, który by ją mógł otworzyć, a nawet spojrzeć na nią, święty Jan gorzko płacze. Wówczas jeden ze starców mówi mu: nie płacz, oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidów, aby otworzył księgi i rozwiązał 7 ich pieczęci. I mówi dalej: i widziałem, a oto w pośród stolicy i czworga zwierząt symbolicznych i w pośrodku starszych baranek stojący jako zabity. I przyszedł i wziął księgi z prawicy siedzącego na stolicy, a gdy otworzył księgi, czworo zwierząt, a 24 starszych upadło przed barankiem mający każdy cytry, a czasze złote pełne wonności, które są modlitwy świętych, i śpiewali nową pieśń mówiąc: godzien jesteś, Panie, wziąć księgi i otworzyć pieczęcie ich, i żeś jest zabity i odkupiłeś nas, Bogu, przez krew Twoją ze wszelkiego pokolenia i języka i ludu i narodu, i uczyniłeś nas, Bogu, naszemu królestwem i kapłanami, i będziemy królować na ziemi. I widziałem i słyszałem głos wielu aniołów około stolicy, mówiących głosem wielkim: godzien jest baranek, który jest zabity, wziąć moc i bóstwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. A wszelkie stworzenie, które jest na niebie i na ziemi i pod ziemią i co w morzu jest i co w nim, wszystkie słyszałem mówiące siedzącemu na stolicy i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. A czworo zwierząt mówiło: amen. A 24 starsi upadli na oblicze swoje i kłaniali się żyjącemu na wieki wieków. Apokalipsa, rozdział 5. Trudno byłoby, według mego skromnego zdania, z większym naciskiem wpajać w nas tę wielką prawdę, że wszystkie tajemnice dzieł Bożych ad extra na zewnątrz bóstwa krążą dookoła tajemnicy krzyża jako dookoła swej osi. Mimo iż upadek człowieka i jego odkupienie były motywem ofiary krzyża, to jednak śmierć Baranka Bożego jest szczytem dzieł Bożych i ostateczną racją poczynań Boga w stosunku do ludzi i do aniołów i do wszechświata materii w czasie i w wieczności. Amen.